Pamiętam takiego młodego człowieka, który miał, pewnie był w moim wieku, miał małe dzieci, umierał. I chociaż miał niedrożność jelit i nie mógł jeść, to jadł i płakał, bo miał lekko opresyjną żonę, która mu to jedzenie wpychała, bo to jest też pastwienie się. Ja zawsze mówię rodzinom, przestańcie się kłócić nad talerzem zupy, żeby te ostatnie dni, godziny, chwile nie zamieniły się, a musisz zjeść, a musisz być silny, a jedz, bo pojedziesz na chemię, ale... On jadł i płakał, bo mówił, bo Maria będzie smutna, jak ja nie zjem. Bo młodzi ludzie, na których się wywiera taką presję, czują się winni, że umierają. A zwłaszcza dzieci czują się winne, że umierają, bo wydaje im się, że przez to robią krzywdę rodzicom. No bo wszyscy przeze mnie płaczą, wszyscy przeze mnie są smutni.